Witam serdecznie. Ja nazywam się Patryk. I w tym filmie chciałbym zaprezentować realizację stolika balkonowego z rozkładanym blatem i zawieszonym na balustradzie. Na samym początku przygody chciałbym powiedzieć, że nie jestem stolarzem. Moja wiedza jest bardzo uboga na chwilę obecną. Mam za sobą tam jakieś mniejsze i większe projekty typu stół, szafki nocne i temu inne jakieś tam proste rzeczy ogrodowe generalnie, gdzie dokładność nie jest jakaś tam bardzo wymagana. Warsztacik mam jaki mam. Mam tu około 15 metrów, no może 18 metrów kwadratowych. Także warunki są jakie są, ale coś tam można działać. I chciałbym pokazać Tobie, że przy jakimś tam niewielkim zapleczu sprzętowym można zbudować jakieś tam fajne rzeczy, tak? Typu właśnie ten stolik. Dobrze, co do samego stolika. Stolik będzie wykonany z kantówek sosnowych, które odzyskałem z palet przemysłowych. Kantówki leżą tam, są przygotowane, są suche, one tu już leżą jakiś czas. I są już splanowane, puszczone przez strugarkę, grubościówkę. Ich grubość to około 3,5 cm. Tak, aby blat ten był solidny. Mam już jeden taki stolik za sobą i po prostu użyłem za cienkiego materiału i on się strasznie powyginał, więc mam nadzieję, że z tym będzie ok, tak? Sam stolik będzie miał wymiary 1,20 m x 40 m. Jest to podyktowane rozmiarami balkonu. I mam szklane przęsła po prostu i chcę, aby te poprzeczki, które będą utrzymywały cały ten ciężar, były po prostu na tych słupkach w balkonie, tak żeby szyby nie uszkodzić. Stolik sam będzie wyglądał w ten sposób, mniej więcej. Projekt robiłem w SketchUpie, w jakiejś tam darmowej wersji. Także jak mówiłem, nie jestem stolarzem, nie czuję się jakimś guru, także krytyka jest mile widziana. Zapraszam na film. Ustawiamy na 24 cm jakiś zderzaczek i 24 cięcia. Pada bateria, więc nie zobaczycie docinania elementów. Ale to nie jest jakaś wielka filozofia. 24 elementy po 24 cm, 5 elementów po 41 cm. Klepki na blat docięte. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Przed wyjściem pomalowałem klepki. Z tych
po tych blokach, do których nie będę miał potem dostępu, jak zakołkuję to wszystko. No a właśnie biorę się za te kołkowanie. 24 klepki, po dwa otwory, dużo wiercenia. Nie mam wiertarki pionowej, z racji tego użyję zestawu firmy znanej i lubianej do połączeń kołkowych. Użyję kołków 8, ponieważ takich mam sporo. Za mną. Chwilę to trwało przy takich możliwościach. No i co? I teraz będę potrzebował wiercić otwory w tych kantówkach. Również 96. Teraz to sobie rozmierzę w ten sposób, aby wchodziło 6 kantówek na tą szerszą, tą dłuższą, żeby wchodziło 6 kantówek i było pomiędzy nimi około centymetra. Ładnie to sobie wszystko wytrasuję i wtedy będę miał podniesienie, jak przykładać te kantówki.
Bat jest zakołkowany. Wygląda jak wygląda. O Jezu, jest trochę ciężki. Wygląda jak wygląda, są pewne nierówności, no ale lepszego efektu raczej z ręki już bym nie uzyskał. No i co, teraz muszę to rozmontować, zalać klejem, wrzucić w ściski i zostawić do nie wiem, na noc. Blacik został sklejony, siedział w ściskach parę dni, ponieważ nie miałem czasu. A został wyszlifowany, wygładzony, usunięte resztki kleju. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Położone zostały trzy warstwy impregnatu żywicznego w kolorze mahoń. No i tak to wygląda. Nie będę tego zabezpieczał żadnym lakierem i tak dalej. Teraz pozostało jedynie stworzyć ramę, którą zawiesimy na balustradzie, do której będą przymocowane zawiasy, które będą trzymały blat. Teraz to skręcę w taki sposób, ta szerokość da mi szerokość blatu, a w tym elemencie będę potrzebował zrobić jeszcze dwie wręgi na grubość, nie wiem, 2 cm, ponieważ będę musiał zrobić wsporniki do tych blatów, tak? I chciałbym, żeby jak będę składał stół, żeby on na równo się schodził i te wsporniki chowały się w tych wręgach. Wręgi zostaną wykonane na ukośnicy, także muszę tutaj to ustawić. A, powinno być dobrze. I lecimy. Thank you.
Wyszło jak wyszło. Uważam, że można było zrobić lepiej, ale wyszlifujemy, będzie ładnie. Jako, że mam tylko kantówkę 3,5 cm, a nie chce mi się już wyciągać strugarki i tego strugać na grubość, zwyczajnie przetnę to wzdłuż piłą i też powinno być dobrze. Piła zostawia gładką krawędź, więc będzie ok. Zapasem, czyli jest ok. Zmierzam miejsce, gdzie ma być blat. Tą stronę, która będzie się opierała o ten spornik z wręgą. Tak, oby się to zablokowało, zrobię to takim frezem. Nie wiem, czy to widać. O, może w ten sposób jakoś złapię. Nie. No to jest taki frez w kształcie stożka. I on mi przez środek tutaj zrobi taki właśnie trójkątny. Wyżłobiłem tutaj takie wgłębienie na zawias, żeby się ładnie chował. Elementy ramy są skończone.
Pomalowane trzykrotnie bodajże impregnatem. Wszystko sobie ładnie wyschło. I teraz będę montował takie zawieszki zrobione z takich kątowników. One są dosyć plastyczne, więc będę mógł je wygiąć na barierce, tak żeby to pełniło tą rolę wieszaka takiego. A, coś w ten deseń.